Cześć moi kochani, witam was serdecznie, jestem Zajączek, a to jest WRC od EA Sports. Słuchajcie, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, dzisiaj będziemy ścigać się H3-eczkami. A na tą okazję kupiłem specjalnie BMW M3 Evo Rally. 280 koni, 2.3, 1035 kilo. No leciutki samochód, są tu moje specjalisty. Portugalia. No dobra. Zobaczymy, nie jeździłem jeszcze tylnonapędową betą. Nie jeździłem w ogóle tylnonapędowymi samochodami. To co? Zabawę czas zacząć, nie? O. Nie wiem dlaczego i... A, bo to jest... A, no dobra, bo ja mam kubiecinę. To co? Mam nadzieję, że nie rozwalimy się gdzieś tutaj. Ciekawe, czy to w ogóle będzie czuć, że to się jedzie tylno napędowcem. Wow. O jest, jest, traci. O kurde, ty. No, powiem wam, że całkiem inaczej się jeździsz. Przednio napędowcem, on jest tak... Ale jakoś tak bokiem... Bokiem nie leci tak, jakbym chciał. Pewnie tu kierownica będzie słychać. No na razie idziemy łeb w łeb. Wiecie, w dircie to tak... Te tylno napędowce, one tak się... Znaczy w ogóle... Nie tylko tylne napędowce, bo też i przednio napędowce i 4x4, to wszystko tam tak, wiecie, bokiem się jedzie, nie? A tu tak jest inaczej. Dobra, tu jest chyba woda. O nie, ściąłem przecież. A, bo tu. O kurde, ty! Ale... Ty, no całkiem... Powiem wam, że większy jest fan z jazdy tylnonapędowym, ale nie wybacza błędów niestety. To ja tu wolę troszkę spokojnie jechać, bo żeby, wiecie, zaraz jakiegoś głupiego błędu nie popełnić. Ja się, wiecie, takim, że no gdzieś tam wylecę zaraz. Nie no, buja go. Buja go jak cholera, nie? Skrzynia w miarę taka, wiecie, długa, kurczę, jest. Opens. Nie mogę go wyczuć, wiecie? Tak jak przednio napędówkami, naprawdę mi się dobrze jeździ. O, tam jakiś gościu, fajnie to wyglądało. Ciekawe jakby to, wiecie, ciekawe jakby to na asfalcie się zachowywało, nie? Bo tu wiadomo, ten shooter taki... No troszkę się boję takich szybszych ruchów robić, wiecie, z jakiego względu, że ja tu mam mikrofon mam realnie przed gębą i boję się, że wiecie, że ja zaraz zawadzę o ten mikrofon, jak będę jakiś taki agresywny ruch robił. No tak powiem, na milimetry, nie? Kurczę, jaki wąwóz. Po co ja tu hamowałem? No ale wiecie, no ja jeszcze... Mówię. O! O! Powiem wam, że... Całkiem inaczej na asfalcie. Sorry, że tak to mówiłem, ale myślałem, że tutaj strzelę, nie?
Nie, fajny rajd, fajny. Ma chyba 5 biegów. To 50. O. Nie, jest rawo, jejku. Ty, ale uwierzcie mi, tak się Micha cieszy. Wiecie, w dircie jakbym już najechał na ten kawałek, kawałek tego tutaj piasku, żwiru, to ja już od razu bym to poczuł. A tu tak, wiecie, to tak niby się czuje. Niby się czuje, ale ten samochód nie jest jakiś taki bardziej nadsterowny. To podsterowny. Zwolniłem, żeby wiecie, nie wyskoczyć. To taki średni wynik, nie? Troszkę tak asekuracyjnie jechałem, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy pierwsi w klasyfikacji. Fajny wyścig, naprawdę. Portugalia bardzo ładnie to wygląda. Znaczy, fajny teren ogólnie. Dobra, zobaczmy jak ta beta wygląda po tym pierwszym odcinku, bo jestem ciekawy. 5.20. Mamy. Mulrooney mnie ścigał. O, tatusiek, spokojnie, spokojnie, jedziemy. Mamy tutaj... Zobaczymy sobie... to jest okej. No dobrze. Ojejku. Może to troszkę sztywniej siedzieć. Nie wiem, czy ja sobie w ogóle... O kurwa, słuchaj. Nie, ja na razie tego nie będę zmiał, dobra. O, leci. Może być ciężej, bo nie lubię nocek. Ciekawe, czy ja nie jadę w... Właśnie... Dlatego ja nie lubię, wiecie co, nie lubię. Wiem, że w każdych warunkach powinienem jeździć. Wiecie, to jest łatwo błąd popełnić. A ja po prostu, no wiecie, to może nie szybko, ale czysto przejechać, nie? W sensie gram karierę, a nie tam jakieś... randomowe mecze, które mogę sobie, znaczy wyścigi, które mogę sobie powtórzyć, nie? Czy najgorzej, że te głazy są? Dostajemy w dupę. Dobra, trzeba troszkę przyspieszyć. Ale tu są te zakręty. Jeszcze wiecie, nie mam tej hydrołapy, ale kupię sobie na święta dopiero. Idę łeb w łeb, ale tracę. Właśnie. I co? O, właśnie, o czegoś takiego się... Czegoś takiego się właśnie bałem. No, mówię, no to jest tak łatwo błąd popełnić. Slight right, 30, 5 left over
over jump and slide right into crest, into five right and three left short. Portugalia to... To nie jest moja mocna strona, widzę tutaj. Szczególnie tył napęd. Ale myślisz, że na razie sobie dobrze rodzę. Rodzę, no. Rodzę to na pewno. Dobrze sobie radzę. Ale ciepły, ciepły. Co tam mi tu pierdzieli o tych zakrętach? Uuu. O, widzicie? Jedynka mi nie wlazła. I już straciłem. O. Nie, naprawdę ciężki wyścig, kurczę. Ja tu dużo, dużo wiecie co hamuje. Odpłynę po prostu rura. No jaki, ja tu nawet nie chcę ścinać tego. Wiecie, po to są te właśnie przejazdy, że można sobie sprawdzić te traty, a ja tu tam walę od razu. Wiecie, troszkę za długo czasu by było. Kurde, ale tu się trzyma, ty. Wow! Tu akurat ja popełniłem błąd. O! Ty! Ale zajebiście to wygląda. Kurde, przesadziłem. Tu, wiecie co, tu niestety. Ja tylnonapędową betą niestety. Niestety, ale moi kochani, no tu nie będzie dobrego wyniku. Chociaż jeszcze tam. Próbuję, ale jak widzicie. Nie wiem jak było, nie wiecie co. Przepraszam, widziałem, że chwilę wygrywałem, ale. Ej, ale tak się spociłem. O 3 sekundy. No, no prawie 3, nie? No 3, no. Ciężko, ciężko, nie powiem, bo ciężko było. Ale zajączek jest 25 punktów. No i z kolejny mamy tam jakiś. O co chodzi ten SPR Engineering? A, bo to teamy są, dobra. Okej. Okay. Wow.
WRC2. Gdzie to mamy WRC2? No to weźmiemy sobie... O, Monte Carlo! Ej, my lubimy Monte Carlo, nie? Wow.